nami Sylwia Juszkiewicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jak rywalka? Jak ją oceniasz? Myślę, że jest dobra. Myślę, że damy dobrą walkę. Ona jest stricte stójkowiczką, więc mnie jak najbardziej to pasuje. Co prawda mam ułożony trochę inny plan na tą walkę niż tylko stójka, ale wszystko pokaże się na jutrzejszej gali. Ma troszkę większy zasięg od Ciebie, prawda? Więc trzeba będzie skracać dystans. No to prawda, jest dość wysoka, ale absolutnie nie przeszkadza mi to ze względu na to, że bardzo dobrze się bije w półdystansie. Fajnie wchodzę do tego półdystansu, więc naprawdę myślę, że będzie okej. Okay. No, ty jesteś bardzo dobrą kickboxerką, ale możesz też się z nią bić w parterze. Oczywiście, że tak. Powiedz mi, ostatnio trafiły Cię kontuzje. Wszystko jest wyleczone? Podleczone. Nie do końca wyleczone, ale podleczone na tyle, że mogę dzisiaj, znaczy jutro mogę wystartować i myślę, że po prostu po tej walce chwila przerwy, żeby wyleczyć po prostu do kolejnej gali już. Będzie potrzebny jakiś zabieg albo operacja? Mam nadzieję, że nie. A co Ci dolega, można zapytać? Miałam skręconą kostkę i zerwanie, naderwanie w trzech miejscach ścięgien, no i to tak cały czas się jakby... odnawia, dokładnie. Podczas treningów, podczas sparingów jeszcze nie kopałam tą nogą bez ochraniaczy, więc tak naprawdę nie wiem jak będzie. Gdzieś tam pali się czerwona lampka, Sylwia uważaj, tak? Ale myślę, że podczas adrenaliny nie będzie tego tak czuć. To właśnie ta kontuzja nie będzie się jakoś blokowała w trakcie walki? Miałaś już taką sytuację, że walczyłeś z kontuzją? No właśnie nie miałam i dlatego tutaj mogę być trochę spięta w związku z tym, ale myślę, że gdzieś to podczas walki już mi minie i po prostu będę walczyła tak, jakbym nie miała tej kontuzji. Sylwia, debiutowałaś w MMA 5 lat temu, miałaś wtedy 17 lat. Teraz masz 18, coś mi się tutaj nie zgadza, ale 18 masz dalej, prawda? Tak, tak, 18. Powiedz mi, te 5 lat, w sumie niedługi okres czasu, ale MMA kobiece się zmieniło niesamowicie, prawda? No diametralnie bym powiedziała, bardzo. Poszło bardzo do przodu. Dziewczyny, duży progres, duży poziom teraz reprezentują. Naprawdę nie wiedziałam, że aż w tak krótkim czasie, no 5 lat to nie jest Bóg wie jak dużo czasu, że tak po prostu wszystko to pójdzie w górę. Naprawdę super, ja się cieszę. Też kariera Joaśki Jędrzejczyk, z którą walczyłaś, prawda? Bardzo wyrównany bój, niesamowicie urosła. To dodaje Ci jakoś skrzydeł, że walczyłaś z taką mistrzynią? Znaczy dodaje mi to tyle skrzydeł, że gdzieś tam staram się ją doganiać i chcę kiedyś rewanżu mimo wszystko, bo uważam, że ja też jestem dobrą zawodniczką. Czyli co, opuszczasz LFN i idziesz do UFC? Nie, absolutnie nie opuszczam LFN, aczkolwiek jakbym dostała propozycję na UFC, to jak najbardziej bym chciała tam zawalczyć i pokazać się z jak najlepszej strony. Myślę, że to za kilka lat, gdzieś jest to tam w zasięgu moich rąk. Czasu masz bardzo dużo, a włodarze LFN są otwarci, nie robiliby chyba Ci żadnych problemów z tym. Nie, no myślę, że nie. Myślę, że tata by się wstawił za mną. Myślę, że to też dla niego jest prestiż, jak i dla mnie. No nie, no nie ma takiej opcji. Ja myślę, że tata jest niepotrzebny, Ty sama mocno bijesz. Dokładnie. Słuchaj, przeglądając Twój rekord, widziałem, że miałaś amatorską walkę z Katarzyną Lubońską. Wtedy zremisowałyście. Tak. Pamiętasz tą walkę? Tak średnio właśnie. Chciałem Cię o nią zapytać, ale nic nie pamiętasz. Znaczy, że była mocna. Znaczy, no tam chyba była dźwignia, tak? Nie, napisane jest na Sherdogu, że remis. Aha. A było coś takiego. No tak, no był remis, to prawda. Ale nie pamiętam tej walki. Chciałabyś się z nią zmierzyć jeszcze? Znaczy, z Katarzyną Lubońską sądzę, że teraz jest to niemożliwe, bo jesteśmy w jednym teamie. Ale jeśli by była okazja gdzie indziej, czemu nie? Medialnie myślę, byłoby to super zestawienie. Myślę, że tak. Ja jestem otwarta na każdą propozycję. Trzeba się bić z najlepszymi, tak? Katarzyna jest dobrą zawodniczką, ma dobrze wypromowane nazwisko, reprezentuje dobry poziom, więc dlaczego nie? Aczkolwiek no teraz myślę, że nie ma takiej potrzeby po prostu. Jesteśmy tu w jednym teamie i na razie tego się trzymajmy. Jeśli by była okazja gdzieś indziej i coś fajnego mogłybyśmy pokazać, to czemu nie? Jak Ci się trenowało w Holandii? Fajnie było, tylko że chora byłam. To nie poćwiczyłaś za dużo? No niestety, tak
połowę sobie musiałam odpuścić, a połowę starałam się jednak robić. Mimo wszystko chciałam wyciągnąć jak najwięcej z tych treningów. No i myślę, że się udało. Myślę, że to, co mogłam na tamten moment, to wyciągnęłam. Udało Ci się coś podpatrzeć, co mogłaś dodać do swojego arsenału? Tak, troszkę w parterze sobie popatrzyłam, jak robią chłopaki, więc mogłam to sobie do siebie wkleić i się udało. No jutro się przyda. No mam nadzieję. Chciałem Cię zapytać o Federację LFN. Świetnie się rozwija, też tak uważasz? Oczywiście, że tak. No, uważam, że się rozwija tak szybko, że po prostu nie mam słów, bo inne organizacje, które wchodzą na rynek, potrzebują kilku lat na to, żeby być w tym miejscu, gdzie jesteśmy my teraz. W sensie mówię o LFN-ie, tak? Więc myślę sobie, że naprawdę tutaj stanęli na wysokości zadania, żeby po prostu udowodnić, że można, że jak się chce, to naprawdę można. LFN ewidentnie wstrzelił się w jakąś niszę, prawda? I to im na pewno pomogło, ale też trzeba powiedzieć, że dbają o Was, wożą Was na przykład do Holandii właśnie na obozy sparingowe, to chyba doceniacie wszystko jako zawodniczki. Oczywiście, że tak, po prostu ja się pierwszy raz strafiłam z taką organizacją, która aż tak dba o zawodników. Wiadomo, na Polskę jest to różnie. Czasem się tobą zainteresują, czasem nie, czasem dadzą Ci dietę, weź rób co chcesz. I tak jest wszędzie, za granicą tak samo. Ja byłam na własnej skórze, mogłam tego doświadczyć, jak pojechałam nieraz. Że po prostu generalnie mają to gdzieś, co się dzieje i tak dalej, a oni tutaj dopięte wszystko na ostatni guzik, po prostu są dziewczyny, dobra, jedziemy, to się dla nich przyda, one będą się więcej, szybciej rozwijały. Kurczę, myślę sobie, że naprawdę no nic innego jak po rękach ich całować, tak, i chylę przed nimi wszystkimi czoła. Łukasz Kmal tutaj myśli o wyjściu poza granicę Polski, myślisz, że to dobry pomysł na taką ekspansję tutaj w Europie? Myślę, że czemu nie? Jesteśmy dobrym teamem. Myślę, że to jest po prostu kwestia zawodniczek. Jesteśmy dobre, robimy dobrą pracę, oni robią dobrą robotę. Wszystko wspólnie gra, więc dlaczego nie? Okej, dzięki serdeczne i oby kontuzja nie doskwierała jutro.